Państwo radni jeszcze chcą zabrać głos. Krótko i w tej sprawie. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie do Państwa, którzy prowadzą żłobki. Jeżeli załóżmy, że Rada przegłosuje i ograniczy te środki, które Państwo dostajecie, co Wy zrobicie? Jako, ale momencik, co zrobicie Wy? Ale Pani pyta rodziców, czy... Nie, tych, którzy prowadzą te żłobki. Co Wy zrobicie? Czy zaciągniecie kredyt, żeby te straty sobie zbilansować? Czy może wolontariat zorganizujecie? Co zrobicie Wy? Dobrze, to ja się chętnie powiem. Trochę przy pracy tutaj wysłałem. A jeszcze, do czego zmierzam? Proszę Państwa, my za chwileczkę, w następnej uchwale, będziemy głosować nad kredytem, ale nie na jakieś widzimisię rady i urzędu, tylko nad kredytem, który ma załatać dziurę oświatową w naszym budżecie. Jest 550 tysięcy na to, żeby ratować funkcjonowanie naszych publicznych szkół, naszej gminy. Jeżeli my sobie pozwolimy na to, żeby następną prywatną szkołę otworzyć w ramce, czy następne dwa przedszkola lub żłobki prywatne, my się możemy pożegnać z budżetem. Nie ma nas, proszę Państwa. Czy my będziemy szkoły? I proszę mi powiedzieć, którą szkołę mamy zamknąć? Rząd wskazał nam tak, podwyżki dla nauczycieli, które zostały wypłacone we wrześniu. Czy rząd się zapytał, że to jest miasto dzieci świata, czy kogoś to interesuje? Myśmy nauczycielom wypłacili, bo tak generuje ustawa, tak? Proszę mi powiedzieć, którą szkołę mamy zamknąć, której szkoły mamy nie dać podwyżek? Albo przedszkole. Nie ma sprawy. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja przed głosowaniem chciałam wiedzieć, co pan zrobi, żeby utrzymać? Czy pana będzie interesowało to, że rodzice nie mają? Może tak. Może pan weźmie kredyt i pomoże tym rodzicom. Jako przedstawiciel właśnie Pani radna, też jako radna, jak zna pani budżet, doskonale pani wie, że jeżeli w domu brakuje nam pieniędzy, to nie zatrzymujemy dzieci i nie wysyłamy ich do szkoły, tylko na przykład ograniczamy inwestycje. I myślę, że każdy z Państwa radnych teraz musi być właściwie. Bo co obowiązek? Nie, ale ja nie odnoszę się do kwestii subwencji oświatowej. Ja się odnoszę w tym momencie do kwestii inwestycji, które są zaplanowane w przyszłorocznym budżecie. Powiedzieć każdy z Państwa radnych, jaką kwotę wrzucił do tego budżetu, jakie zadania wrzucił do tego budżetu. Jeżeli Pani radna, nie mamy w domu pieniędzy, musimy się posiłkować kredytem, to nie kupujemy nowego telewizora, ale nie oszczędzamy przede wszystkim na dzieciach, które mamy w domu, prawda? Mam 4 dzieci, proszę Pani. Wszystkie wychowałam. Wszystkie. Bez pomocy. Wszystkie. Wyrosłam na wspaniałą grę. Ciszej. Gratuluję Panu, a dla takiego zadania gratuluję. Ja bym nie zadał. Myślę, że gratuluję Panu. Dla dzieci. Proszę Państwa. Proszę Państwa, położyliśmy Państwu na stole petycję Waszych wyborów. Nie wiedzieli, że bierzemy kredyt na oświatę. Tego nie wiedzieli. Rozmawiałam dzisiaj z rodzicami, którzy i zapytałam ich, co dzwonili do mnie. I pytałam, a czy Państwo informowaliście ludzi, że my bierzemy za chwileczkę kredyt, żeby załatwić oświatę, ratować przymierzanie? Ile Pani rada zarabia? Bo mi na przykład za 600 zł miesięcznie, jeżeli wezmę mi żłobek, nie będę w stanie utrzymać mojej dlatego zapytałam, co zrobią ci, czy też Państwa będzie interesowało, ile Pani zarabia. Pani zrobiła, Pani skórki dzieci, ja nawet tak. Jednego nie mam. I nigdy mnie nie było w stanie na żłobek, bo był dla mnie luksusem. I na to, proszę, bez Państwo dwoje mają odpowiadać na prośbę Pani radnej, więcej nikt. Czy Pani radna na zasadzie, skoro ja tak miałam, to niech nie też tak powiem. Nie, wcale nie uważam, nie. Proszę, ta dyskusja już do niczego nie doprowadzi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, koniec dyskusji. Koniec dyskusji. Niestety nie zaciągnę, bo moja historia kredytowa jest nadal niezakończona, bo mam aktualnie 4 kredyty, które nadal spłacam właśnie po to, że chciałam w tej pracy, bo ja po pierwsze to otworzyłam, chciałam zrobić żłobek, tak? Nie zrobiłam tego za pieniądze z Unii, za pieniądze z gminy, za moje pieniądze rękami moimi i mojego męża. Czy ktoś o to zapytał? Nie. Wszystko tak. Proszę Państwa.
koniec dyskusji. Ja Państwa doskonale rozumiem. Rozmawialiśmy przy okazji zabytek Rabki. Zabytek Rabki wpisany do rejestru zabytków. Chwała Wam za to, dostaniecie nagrodę w jadospisie, jak to mówią. Ale żartuję, żartuję, ale... No, żartuję teraz, no bo, no bo co, chcę rozładować atmosferę. Ja tylko zapytałam, co zrobicie? Czy co, zmieniecie internet, co zrobić? A jeżeli będzie to klimat, to będzie mogło musieli być klimat. Dobra, to się nie opłaca nic prowadzić. Dobrze. Koniec, proszę Państwa. No to nie będzie podatku. Urząd zostanie podatku za miną interes i będziecie mieć tyle. Co proszę Państwa, chciałem Państwu tak tylko na marginesie powiedzieć, że w wielu gminach nie zamyka się budżet ze względu na brak pełnych subwencji, które od dłuższego czasu są ograniczane, ze względu na, no, na wiadomo, państwowe subwencje. W związku z tym w wielu gminach, z tego co mi znane jest, w trzech gminach województwa naszego będą zamknięte, niektóre gminy zamknięte szkoły i przedszkole równolegle, żeby zamknąć budżet. My nie idziemy na, z Państwa naprawdę na ten, bo my chcemy przynajmniej zachować no, choć połowę pomocy dla Was. Przecież sami wiecie, że wiele gmin, nawet w obrębie naszego tutaj mikroregionu, nie dopłaca w ogóle do żłobków. W ogóle. Są bogatsze gminy od nas i nie dopłacają. Więc my naprawdę chcemy po prostu być choćby twarzą w tym sensie, że nie zabieramy. Bo powiem Wam szczerze, że jaki był pierwszy odruch, jak myślę, do żłobków nie dopłacamy. Taki był pierwszy odruch. Ale po, tak, na komisji taki był pierwszy odruch. I później, przepraszam bardzo, wtedy, kiedyśmy podejmowali, nie my, tylko poprzednia rada o przyznaniu dotacji do żłobków, nie było Malucha Plus, nie było 500 Plus, chwileczkę, nie było żadnych pomocy państwa dla przedszkoli, żłobków i tak dalej. To teraz my mamy, z czego my mamy to dać? Wszyscy ponosimy... Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. To jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie tej, którą odczytałem. A więc ustala się wysokość dotacji celowej na żłobek w kwocie 175 zł. Dwa, ustala się wysokość dotacji na przedmioty prowadzące dziecięce kluby 87,50 i kto jest za ustaleniem wysokości dotacji celowej 75 zł. Proszę Państwa, uzasadnienie Państwu odczytałem. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, głosowało 13 radnych. Za jest 7, przeciw 5, wstrzymało się 1. A więc wobec powyższego głosowania uchwała została przyjęta w tej formie, której przed chwilą odczytałem. Dziękuję. Przystępujemy do uchwalania następnej uchwały 101 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Znaczy się rozumiem, ale to nie jest nazwane. Takie zachowanie na dwa dni przed i jeszcze takie podejście. Chodzi tylko i wyłącznie o podejście do nas, jako rodziców. Moim zdaniem powinniście się zachować trochę inaczej następnym razem. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Proszę Państwa, przystępujemy do analizy uchwały 101 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ustala się